Płaczy brygadier Rajmund Chowszewicz, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sztumie. Około godziny 3.55 do SKKP w Sztumie wpłynęła informacja o pożarze stogu siana w miejscowości Milikowo. Do działań gaśniczych udało się 7 zastępów w ilości 25 ratowników. Stóg siana znajdował się na powierzchni około 100 metrów kwadratowych. Był całkowicie objęty płomieniami. Prawdopodobna przyczyna zapalenia to samo zapalenie, aczkolwiek to jest tylko przypuszczalna przyczyna. I utrudnieniami tutaj przy tej akcji było to, że stóg znajdował się blisko łąk torfowych, które mogły się od tego pożaru zapalić. W związku z tym nasze działania polegały na oboraniu takiej gruzy ciągnikiem i tam zlaniu tego wodą, żeby nie dopuścić właśnie do zapalenia tego torfu i powoli dogaszanie tego torfu, który przy pomocy sprzętu specjalistycznego był rozważony i ostraszany na danej powierzchni. W tej chwili działania jeszcze trwają i potrwają już około 2 godzin. Straty wynoszą to jest około 20 ton, jak powiedziałem, siana. Wartość jednej tony to jest około 2000 zł. Czyli łatwo przeliczyć, jest to około 20 000 zł. Takie informacje uzyskałem od właściciela.